piękny kolor włosów. A dziękuję, pod kolor twojego sweterka. No, dziękuję bardzo. Bardzo no dziękuję. Dobrze, Andrzeju, pięknie sobie radzisz w programie. Jak ci się podoba w ogóle? Jestem w szoku, jestem w wielkim, ogromnym szoku. Nie wiem, co odpowiedzieć, ale odpowiem tak, że jest to niesamowita przygoda dla mnie. Dawno tak nie pracowałem, dawno nie spotkałem tak cudownych i fantastycznych ludzi jak tutaj. Jestem tak zaopiekowany, że po prostu, no jak umamy w domu. Naprawdę mamy w domu, wszyscy dbają o mnie, wszyscy są uśmiechnięci, pełni energii, entuzjazmu, a to naprawdę dodaje nam skrzydeł, nam artystom. Niesamowita przygoda. Aż chce się żyć, prawda? Chce się żyć. Za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, w ogóle jak spotykam kogokolwiek z produkcji, nie tylko kolegów, no to czuję, jakbym dostawał takiego kopa. To jest lepsze niż kawa. Polecam takich ludzi, polecam spotykać na swojej drodze takich ludzi. I ja dziękuję, że spotykam ich na swojej. A jak się czułeś, jak dostałeś zaproszenie do programu? Byłeś zaskoczony? Bardzo zaskoczony, bo powiem, ja się dostałem z tak zwanego castingu, którym pojechałem ze swoją żoną, która mi towarzyszyła, mnie wspierała tam duchowo i no i nie poszedł mi ten casting, kompletnie mi nie poszedł. Wyszedłem tak zniesmaczony, mówię, co ja tam narobiłem, matko i córko. No i jak do mnie zadzwonili, panie Andrzeju, zapraszamy, mówię, niemożliwe. Czekałeś z radości? Ale rzeczywiście, że tak, ale w pierwszym momencie był szok, szok, niedowierzanie i ściana deszczu, jak to mówią, po prostu ale okej, okay. No i jestem. No jest. Wow, to pięknie, aż mnie zamurowało. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej.